Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Sobota wieczór, 25 odcinek, łącznie dzień numbata. Chyba 6 czy 5 odcinek lekkoatletyczny. Dzień numbata. Dzisiaj dzwonimy do wschodzącej gwiazdy polskiej lekkoatletyki, czyli Korneli Lasiewicz. A dlaczego tak mówię? Bo po prostu taki dostała tytuł w tym roku na gali Złote Kolce. Podopieczna Sebastiana Papugi, trenująca w Gorzowie, ucząca się do sprawdzianu z matematyki, znalazła dla nas 15 minut i dzwonimy do Korneli. Dzisiaj z nami jest Kornelia Lasiewicz. Tak jak widzieliście na naszych socjalach, jak widzieliście na naszym Instagramie, na naszym Facebooku, dużo pytań, niestety część z nich musieliśmy pominąć ze względu merytoryczno-cenzuralnego. Bardzo Cię przepraszam, Ryszard, ale niestety część Twoich pytań nie może ujrzeć światła dziennego, ale Cię pozdrawiam. Mamy natomiast dużo ciekawych pytań, ale przede wszystkim, Kornelia, powiedz nam, z czego jutro ten sprawdzian? Bo wiemy, że z matematyki, ale z czego konkretnie? A my lubimy matematykę. Co takiego? Planimetria. A to jesteś na rozszerzonej bardzo matematyce? Trudne, bardzo trudne. Nie, broń Boże, nie jestem na rozszerzonej matematyce. A to ja nie miałem czegoś takiego. Planimetria czy pliometria? Pliometria. Pliometria to na AWF-ie chyba. To w takim razie pierwsze moje pytanie będzie ode mnie, jakbyś mogła powiedzieć, o czym to jest, bo ja nie wiem, na czym polega planimetria, a kończyliśmy matematykę z Szymonem. Głupi jesteś. No, ogólnie figury, no trzeba tam liczyć różne takie ciekawe rzeczy. Bardzo fajne zdanie. Sama zabawa. Jak zabawy biegowe. So much fun! Właśnie, o zabawy biegowe mieliśmy pytanie. Jakie mieliśmy pytanie? Jaka jest twoja ulubiona zabawa biegowa? Jakie robisz zabawy biegowe i czy naprawdę się na nich bawisz i jaka jest twoja ulubiona? Jakie konkretnie robię, to nie mogłabym powiedzieć, ponieważ ostatnio nie dostałam pozwolenia od mojego trenera. Bardzo dobrze, pozdrawiam Sebastiana Papugę. Tak. Zresztą odrzuciłam to na moje media społecznościowe, gdzie nagrywałam filmik i trener powiedział mi, że broń Boże, mam nawet nie wrzucać tego, co ja robię na tych treningach. Oczywiście trochę śmiejemy, ale nie będę tutaj mówić o treningach, bo pewnie nikogo moje treningi nie interesują, bo każdy trening jest dostosowany do różnych osób. Każdy potrzebuje czegoś innego, więc na tym zostawmy ten temat, ale robię teraz dużo zabaw biegowych i sprawiają mi ogromną przyjemność, w szczególności kiedy mogę biegać z chłopakami, którzy biegają ode mnie szybciej i za nimi trochę tam próbuję ich dogonić. My do Gorzowa nie mamy daleko. Do Gorzowa możemy zawsze przyjechać, jakby ci się skończyły chłopaki do biegania, to możemy przyjechać i... Te spokojniejsze zabawy. Tak. I tu jest pytanie, które również chciałem zadać, bo tak naprawdę... I ja nie oczekiwałem, znaczy miałaś dużą konkurencję, jeżeli chodzi o tytuł odkrycia roku, no bo jest przecież Krzysiek Różnicki, jest przecież Kacper Lewalski i tutaj dłuższa pauza. Natomiast jak na ciebie wpłynęło odkrycie roku? Ale się zarumieniła. Jak wpłynęło? Nie. Jak na ciebie wpłynęło odkrycie roku? Czy cię motywuje? No oczywiście, że cię motywuje. To jest pytanie, ty pytasz i odpowiadasz od razu. Tak, ja taki jestem właśnie, że pytam i odpowiadam, ale powiedz mi, Kornelia Lasiewicz w roku 2021 oprócz rekordu Polski ma tak naprawdę wszystko. Co dalej? Co dalej? Matematyka. W sumie to oczekiwania takie są jeszcze pewnie jeszcze większe będą teraz. Marzenia i cele są już wyznaczone. Znaczy cele są wyznaczone, do marzeń. Marzenie próbuję dogonić. Może tak to ładniej nazwę. No tak naprawdę to odkrycie roku, tak jak właśnie powiedziałeś, no jest dla mnie taką ogromną motywacją, bo mamy mega dużo perspektywicznych młodych lekkoatletów i w tym roku to ja mogę odebrać tę nagrodę, więc to jest mega zaszczyt i taka mega duża to dla mnie motywacja przynajmniej do działania. No i tak naprawdę no rekordy Polski mam, chociaż w tym roku udało mi się poprawić tylko rekord Polski na hali. Więc że z uwagi na to, że jestem jeszcze jeden rok, tak? Czy jestem teraz? Tak, nie, jestem tak, 20. Jesteś... Tak, mam jeszcze jeden rok 20. Tak. Więc mam jeszcze jeden rok na to, żeby
mój rekord życiowy na scenie poprawić. To myślę, jest taki mój cel na ten rok. To ja może tego mi przebrakuje. A, bo odpowiedziałaś dyplomatycznie w sumie, a propos planów, ale planujesz w przyszłym roku skupić się na imprezach juniorskich czy seniorskich? Tak naprawdę nie mam żadnych takich planów, nie mam żadnych celów. W ogóle na razie nie skupiam się ani na juniorskich, ani na seniorskich. Moim jedynym takim priorytetem myślę, że w tym roku jest pełna regeneracja, zrobienie super roboty z moim trenerem, ponieważ teraz te imprezy w następnym roku są to bardzo fajne imprezy, prestiżowe, na które na pewno też chciałabym pojechać, ale to nie są moje cele. To nie jest to, w co ja celuję. Mój cel jest za 3 lata, na tym się skupiam i dlatego teraz robimy taką robotę, żeby za te 3 lata być w tym miejscu, w którym chciałabym być i zrobić to, co chciałabym zrobić. To znaczy, ja od razu jako trener powiem, że chciałabyś być w Paryżu i biegać indywidualnie i zapewne najwcześniej skończyć swoją przygodę na igrzyskach w półfinale. Najwcześniej, to by były marzenia, podejrzewam, bo teraz poziom na 400 metrów kobiet jest kosmiczny. W Polsce jest wysoki bardzo. W Polsce jest wysoki. I te wszystkie dziewczyny, tak. I te wszystkie dziewczyny, w szczególności nawet tutaj nasze dziewczyny w Polsce, czy Natalia Kaczmarek, czy Ania Kiełbaśnicka, pokazują, że nic tak naprawdę nie jest niemożliwe i wszystko jest do zrobienia. Tylko wystarczy ciężka praca. I naprawdę można osiągnąć wiele. No czy zdrowie? Myślę, że zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie też, ale myślę, że taka chęć, motywacja, ciężka praca, dobrze przygotowany i ułożony plan pod zawodnika i przede wszystkim taka mądrość ogólna w tym wszystkim i myślę, że wszystko jest do zrobienia. Tylko nie wolno się spinać i po prostu trzeba robić swoje i myślę, że tyle wystarczy. Tak, bo nawiązałem do tych igrzysk i do tego, że chciałabyś pobiec indywidualnie, bo jednak ten twój post po igrzyskach był taki troszkę mocno przepełniony goryczą, miałem wrażenie, ale taką sportową złością, myślę, więc na ciebie jako młodą zawodniczkę myślę, że to mogło tylko podziałać, wiemy wszyscy, że jesteś ambitna i myślę, że to mogło podziałać tylko pozytywnie, ale fajnie już, że możesz nazwać się olimpijką, więc tego ci gratulujemy, ale jest też pytanie właśnie związane ze startami. Na jakim stadionie, na którym startowałaś, była zdecydowanie najlepsza atmosfera? Jakbyś miała tak powiedzieć? Zdecydowanie najlepsza atmosfera, myślę, że to była na stadionie śląskim w Chorzowie. Ja chciałem dodać, dlaczego w Chorzowie, ale... I jeżeli chodzi o imprezy, to myślę, że to były drużynowe mistrzostwa Europy, ponieważ na innych tutaj zawodach nie było za bardzo kibiców, przez co też ta atmosfera była trochę inna, a że na tych drużynowych mistrzostwach Europy już ci kibice mogli zasiąść na tych trybunach. Wśród nich znaleźli się oczywiście moi najwierniejsi, moi rodzice. Więc ta motywacja też była o wiele większa. Jeszcze potem, jak my jako kraj, jako Polska wygraliśmy tą drużynówkę i mogliśmy przebiec sobie to jedno okrążenie wokół stadionu i ci wszyscy ludzie, ci kibice, którzy nam właśnie klaskali, cieszyli się razem z nami tym sukcesem, no to było coś takiego niesamowitego, co z pewnością chciałabym jeszcze kiedyś w życiu doświadczyć. Kolejne drużyny z Europy. Też, w Chorzowie są, więc również w Chorzowie, również rodzina będzie miała blisko kibice, także myślę, że... Oni nawet na drugi koniec świata przyjadą do lokalu. Byli w Nairobi? W Nairobi nie, bo powiedziałam im, że się nastawiam za bardzo do wody, ale gdyby trochę inaczej się wszystko ułożyło, to myślę, że może by przyjechać. Tak, bo chociaż tam chyba też pamiętam, że nie wpuszczali... Bo na Mistrzostwach Europy byli, to pamiętam. Byli. Ja pamiętam, jak biłaś po raz pierwszy rekord Polski na Zawiszy na 400 metrów, to twoja prawdopodobnie mama zrobiła... No skradła show po części, bo myśmy siedzieli bezpośrednio przy linii mety i... No było widać, że to jest twoja mama, bo poziom jej radości i endorfin był naprawdę potężny. Tak, była moja mama, mój tata, mojej mamy siostra, które one tak, wyglądają tak samo, więc dokładnie. Musimy się odróżnić. Mój brat i mojej cioci teraz mąż, który to wszystko nagrywał, tak, więc cała rodzina, cała familia była. Taka moja crazy rodzinka, tak, tak jest bardzo. Tak, tak było, potwierdzam.
Dobrze, poruszyliśmy temat matematyki, to również dostałaś pytanie od Oliwii Grubiak. Jak godzisz naukę ze sportem? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, na które mogłabym tutaj się odpowiadać bardzo długo, czy mogłabym odpowiadać bardzo długo, ponieważ to nie jest łatwe, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Naprawdę dużo kosztuje mnie to poświęcenie. Dzisiaj na przykład nie skończyłam robić treningu, znaczy nie do końca, ale nie zrobiłam jeszcze tak naprawdę wszystkich ćwiczeń, które chciałam zrobić na koniec, ponieważ spieszyłam się do domu, żeby szybko się ogarnąć, zjeść obiad, pojechać na zajęcia z matematyki, z których wróciłam dosłownie przed chwilką. I porozmawiam z wami, będę kontynuować moje ćwiczenia, których nie dokończyłam. Więc ja tak, to nie jest tak łatwe. No ale myślę, że tutaj tak naprawdę dobrze ułożony plan działania, że tak nazwę, to wystarczy do tego, żeby to wszystko pogodzić. Bo tak naprawdę teraz zauważyłam, że załóżmy, miałam teraz rozszerzać na... Miałam pisać na maturze historię, zrezygnowałam z tej historii. Tak mi się wydaje, że raczej mi się to nie odmieni. Przez to właśnie muszę i tak uczęszczać na te lekcje historii. I jak mam sprawdziane, to byle te sprawdziany po prostu zdać, bo wiem, że nikt potem na moim świadectwie maturalnym na tą ocenę z historii patrzeć nie będzie. To po prostu uczę się tak, może tak powiem, sprytnie, żeby po prostu się wszystkiego tak nauczyć pół na pół, żeby po prostu to na tą wybiórczo, trzy, może akurat cztery fartem napisać. I tak sobie oszczędzam czas, przez co więcej czasu na przykład wkładam trening albo właśnie w przedmioty, które na tej maturze rozszerzać będę. Więc po prostu poukładałam sobie to wszystko, myślę, w taki dobry sposób, przez co jest mi łatwiej to wszystko pogodzić. To ja zapytam, a jakie rozszerzenia w takim razie? Na maturze zdecydowałam, że będę pisać polski rozszerzony i angielski rozszerzony. Czyli kierunek humanistyczny. Jakiś się szykuje. Tak. Okej. Okay. No dobra. I nic innego. Biologia, chemia to w ogóle nie jest dla mnie. Kiedyś marzyłam, żeby zostać psychiatrą, ale czy to jest lekarz, a to się wiąże z biologią i chemią, to niestety moje marzenia poszły. To jest życie. No dobrze. Wspomniany Jędrek Poczwardowski, tutaj bliżej serduszka u Matiego, bo Mati pochodzi z Torunia, zadał pytanie... Jakiego klubu jeszcze dodaj? Proszę. MKL Toruń, reprezentant MKL-u Toruń. Kiedy debiut na 800? I dlaczego Kiedy sezonie? Moje możliwości i zapasy 400 metrówki się skończą. Okej, okay, bardzo dobrze. Znaczy nie, no. Myślę, że to 400 jest na razie ze mną i myślę, że będzie. Bardzo lubię to moje jedno okrążenie. Bardzo mnie satysfakcjonuje, szczególnie końcówka tego biegu pięknego, świetnego. I na razie nie myślę tak o 800 metrach. Tak poważnie. Nie myślę poważnie o 800 metrach, przynajmniej teraz, w tym momencie, ale myślę, że na pewno będzie ciekawe doświadczenie, żeby kiedyś spróbować, bo tak jak rozmawiam z moim trenerem, to mówi do mnie co godzinę, całe życie 400 biegać, to jest nudne. No i tu się z trenerem zgodzę, że to po prostu jest nudne, bo cały czas robić to samo, to jest do znudzenia i fajnie byłoby kiedyś czegoś nowego spróbować, tylko na razie mam jakieś tam cele wyznaczone na tym konkretnym dystansie 400 metrów i jak te cele uda mi się, mam nadzieję, zrealizować, to będę chciała spróbować czegoś innego. Bardzo dobra odpowiedź. Ja jeszcze gwoli takiego rozszerzenia tego, o czym mówisz, to ja zauważyłem, że my w Polsce mamy taką śmieszną tendencję, że jeżeli ktoś jest dobry na przykład na 400, to od razu pada pytanie, kiedy 800. Jeżeli Marcin Lewandowski dobrze biega półtora, to dostaje pytania, kiedy 5000 metrów. Michał Rozmys ostatnio dostał pytanie tam na Instagramie u siebie, kiedy 3000 metrów z przeszkodami. I my niepotrzebnie chcemy wpychać kogoś jeszcze dalej, bo może będzie lepiej. No niekoniecznie będzie lepiej. To, że Patrykowi Dobkowi się udało, super, ekstra, trafił pod skrzydła dobrego trenera, który w dobry sposób go prowadzi. No ale kurczę, no jeżeli jesteśmy dobrzy w czymś, no to po co mamy szukać, nie? Takie mam wrażenie. To też prawda, że jak jesteśmy dobrzy w czymś, to po co mamy szukać? No właśnie, tak to też jest racja, aczkolwiek nigdy nie zaszkodzi spróbować nawet czegoś dla fanu. Tak. Albo właśnie w formie treningowej. Tak, ale to... Bo no na przykład, to... Oczywiście. Bo na przykład na tą halę ja też nie mam takich planów, że tak powiem, konkretnych, bo na tej hali się z trenerem nie skupiam. To jest taki przerywnik do następnego właśnie tego sezonu letniego, bo ten sezon letni jest dla nas ważny, jest dla nas priorytetem. No i na tej hali trzeba zrobić jakąś taką fajną pracę, więc może zobaczycie mnie na jakimś innym dystansie.
Okay. Więc wszystko zobaczymy. No czyli dobrze. Czyli dostałaś pytanie od Dremisza, taki nick na Instagramie. Co jeżeli nie 400, no to 800 czy 200? Bo nie mówię, że 1500 albo 100, no bo to chyba nie twój klimat. Myślę, czy płotki? Że znaczy na razie w ogóle nie myślę, co. Nie, nie, bo co jeżeli 400 metrów? Co jeżeli nie 400? Usuwają 400. Cała Polska. Cała lekarzyczna Polska płacze. O to mojego trenera. Trenerze, co miałabym wybrać zamiast 400 metrów, do czego bym się bardziej nadawała, to myślę, że powiedziałby, że to 800, ponieważ mam dobrą wydolność. Kiedyś na jakiejś maszynie, nie wierzę w tę maszynę do końca, ale kiedyś na tej maszynie ktoś mi kiedyś sprawdzał właśnie tą wydolność i wyszło, że naprawdę tą wydolność mam dobrą. Chociaż nie wiem, po czym to tak gdzieś tam ta maszyna to wywnioskowała wszystko, no ale trener stwierdził, że właśnie potem powinnam spróbować kiedyś. Powiedział, że mogłabym dobrze biegać 800, ale że to 400 jest dla mnie takie idealne, ale że to 800 też mogłoby być okej. No dobrze, a to podejrzewam, że tam, a ta maszyna to była taka, że się biegło w masce? Tak, coś takiego. To był VO2 Max, to wyciąga takie różne dane z tego, jak twoje tętno zmienia się, na jakiej prędkości, jak długo biegnie, potrafisz utrzymać daną prędkość na jakimś tętnie i tak dalej. Wiem, ja też jestem po prostu jeszcze czasami taką zwariowaną zawodniczką. Że ale to dobrze, że sobie nie zaprzątasz głowy takimi, od tego jest trener właśnie. Tak, ja też sobie właśnie śmieję się z trenerem, że jak mierzy mi kwas na treningach, na przykład śmieję się w internecie, że bo kiedyś wstawiłam, że biegam 24 razy chyba 250 metrów albo 200, to są moje ulubione treningi, ja naprawdę je uwielbiam. Kiedyś jak pierwszy raz usłyszałam, że mam zrobić taki trening, to byłam w szoku, totalnym szoku, ale bardzo polubiłam te treningi. I właśnie kiedy trener zjeżdżył mi zakwaszenie kiedyś po takim treningu, to stwierdził, że już koniec, biegasz totalnie za szybko, źle, już będzie teraz źle, wszystko, że się czujesz, a ja mówię, no, że ten rufek pomóż tutaj pomiarowi, gdzie ja tutaj czuję mój organizm, czuję się genialnie, że mogę jeszcze szybciej. I tak właśnie tak wyglądają moje rozmowy na treningach, także. To rekord zakwaszenia, zamknęłaś już maszynkę, czy jeszcze nie? Nie, nigdy nie jem haj. Nie, bo ja się bardzo nisko zakwaszam. To ile masz rekord? Ale tak, to nisko, Jezu, nie potrafię teraz powiedzieć. Powyżej 20 nie miałaś? Najwięcej w życiu, ale to chyba na jakichś takich krótszych dystansach. Nie wiem, może miałam z 18, najwięcej może. No to nie, to jeszcze, to wszystko przed tobą jeszcze, to jeszcze. Jeszcze nie bolało. Bolało. Bolało nieraz, ale może będzie boleć jeszcze bardziej. Tak. No dobrze, Kornelia, to w takim razie ode mnie to wszystko, Mati? Ja nie zabieram pytań, matematyka jest królową nauki, nie jest ważniejsza. Nie zabieramy czasu, lekkoatletyka jest królową sportu, matematyka jest królową nauk, więc chwilę z lekkoatletyką, teraz wracaj do matematyki. Trzymamy kciuki za sprawdzian, trzymamy kciuki za matury, trzymamy kciuki za zdrowie, pozdrawiaj trenera z Poznania i wszystkiego dobrego. I serdecznie dziękujemy. Tak, i przede wszystkim serdecznie dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas w tym swoim zapracowanym życiu. Znalazłam. Zdrowia. Dobra. Przede wszystkim zdrowia. Ułożyłam to samo. Tak. Dobra, dziękuję. No, dziękuję wam bardzo. Pa, trzymaj dobra, się. Dobra, do widzenia. Pa. O Jezu, jesteś bardzo starszy. To była rozmowa z Kornelią. Też trochę się dowiedzieliśmy na ten temat. Ja o tej matematyce nie wiedziałem. Nie, to w ogóle... Planimetrii nie kojarzę. Planimetria. Geometria. Pliometria, to poleciałeś z tą pliometrią. Ale mam nadzieję, że zrozumiany był ten kontekst. Tak, ale tak. Również dzisiaj o lekkiej, nie, no bo teraz jest taki okres przejściowy. Za dużo się nie dzieje w lekkiej, także są gale, są te wszystkie certyfikaty, regulaminy. I dzisiaj, specjalnie dla Matiego, nowy zapis w regulaminach World Athletics, czyli nie byle jakich, czyli a propos przekraczania linii, która budziła bardzo wiele kontrowersji na wielu zawodach, przede wszystkim i dotyczy biegów zarówno okulnych, czyli jakby tych dłuższych. Słabe, strasznie. Strasznie słabe. Ja pierdolę. Dobra. Dotyczy to zarówno biegów dłuższych na hali, czyli tych 3800 metrów, 1500 metrów, czyli przekroczenia krawężnika, ale również nadepnięcia na linię. Jeżeli zawodnik nadepnie na linię, a nie przekroczy linii, nie zostaje zdyskwalifikowany, ale może to zrobić tylko raz.
Jeżeli przekroczy krawężnik i wróci z powrotem na bieżnię, czyli tak jak na przykład robił to Jakob Ingebrigtsen w rywalizacji na 3000 metrów z Marcinem Lewandowskim, no to wtedy nie byłoby, jakby był ten przepis wtedy, no to nie ma wątpliwości, mógł sobie raz wykroczyć, ale już dyskutowaliśmy z Matim przed odcinkiem, że tak naprawdę to wbiegnięcie do środka krawężnika, ja bym tego nie uznał jako pomoc, Mati również, no bo przecież więcej można sobie narobić krzywdy niż zyskać. Ich pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wpadł nogą na krawężnik i kto po tym wszystkim powiedział Jezus, może nie Jezus, ale ho, ho, ho. Dobrze, że nie skręciłem. Nie, że poszło, teraz urwę z tego. No. Mhm. Ja się tutaj, nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek z moich znajomych kiedykolwiek powiedział, że stanięcie na krawężnik, czy delikatne nawet zbiegnięcie na trawę. Jezu, najgorsze uczucie chyba jak nadeptujesz kolcem na tą metalową obwódkę. Dźwięk. Nie, to jest... Warto też dodać, tylko tak pro forma, bo jako fan regulaminów, dodam tylko, że przepis obejmuje imprezy mistrzowskie w takiej formie, że raz możesz stanąć w przeciągu całej imprezy, czyli jeśli staniesz w eliminacjach, to jeśli zrobisz to potem w półfinale i w finale... Tego nie doczytam, naprawdę? Tak, jaka bzdura. To może mieć w sumie dość duże znaczenie, szczególnie na hali, bo też warto zauważyć, że problem dotyczy głównie biegów halowych. 400-200 metrów, tak, to nachylenie na wielu halach. Może nie wszyscy wiedzą, bo są różne hale i są różne długości łuków, różne długości prostych. Na niektórych halach łuki są bardzo ostre, na niektórych bardziej łagodne. Nachylenie jest różne i dlatego tak wiele kontrowersji, tak wiele tych dyskwalifikacji jest na hali. Oczywiście te przepisy tyczą również stadionu. Tak, na stadionie też się zdarzały takie na przykład na sztafetach, na krótkich sztafetach, na depnięcie na linię i tak dalej. Mofarach, ale to jednak i tak... No jest to jakiś punkt, powiedzmy, który daje nadzieję, być może to się zmieni, no bo biegnąc na hali szybkie 800, gdzie są łokcie, gdzie jest wąsko, jest ciasno. No szybkie 400, no przecież na hali też się 400 też biega się z łokciami, nie? Tak naprawdę każdy dystans, no bo łuki są wąskie. Ja mi się zawsze przypomina hala w Warszawie, gdzie na Warszawie te łuki są prawie, że no, przesadzę, że są pionowe, ale są mocne. Nie, najlepsza hala jest chyba w Łodzi. Tam jest prostokątna prawie. Albo w Grudziądzu, gdzie nie ma w ogóle łuków, jest płasko. Jest to ciekawy przepis. Ja wierzę, że to jest jakaś droga ku lepszemu, bo no, wszystkie te wydarzenia ostatnich lat nie pokazują, że wydatnie takie nadepnięcie na linię pomoże. Wiadomo, że pewnie jakiś statystyk, jakiś matematyk, być może Cornelia wyliczyłaby, że ten krok spowodował, że miał ciut bliżej, nie wiem, ciut szybciej i pokonał dystans. Ale była taka sytuacja, o której mówiliśmy, kiedy Oscar Husilios w Birmingham, bodajże w Birmingham w 2018 roku wygrywa, cieszy się, wygrywa zdecydowanie z piekielnie dobrym wynikiem. No okazuje się, że stanął na linii i tam wraz w towarzystwie z zawodnikiem z Dominikany, Santosem. Zostałem dyskwalifikowany. Finalnie wygrywa Paweł Maślak z Czech, który mówi na konferencji prasowej, że on wyjeżdża z tych mistrzostw jako brązowy medalista i uważa, że obaj zawodnicy byli lepsi. No bo tak w ferworze takiej logicznego myślenia wydaje mi się, że faktycznie byli lepsi, że aż tak im nie pomogło to, że stanęli na linii. Znaczy najbardziej przykre jest to, że Oscar Husillos już nigdy nie powtórzył tak naprawdę tego wyniku. Nie, bo mam stanął wrażenie, na wysokości zadania. Mam wrażenie, że on może, znaczy... Nie wrażenie, ale może ma gdzieś taką blokadę znowu, że boi się tego nadepnięcia na linię, że boi się pobiec szybko. No, szkoda, bo według mnie ten przepis był zbyt restrykcyjny, bo naprawdę uważam, że oczywiście no, linia nie jest częścią toru, to od wielu lat jest, ale czy to rzeczywiście tak pomaga, jeżeli się nadepnie na tą linię raz w ciągu biegu. To, ale jeszcze wydaje mi się, że dość poważnym problemem jest fakt tego, jak jest interpretowany ten przepis, bo to, że było to generalnie niedopuszczalne, to był fakt, ale historia życiowa pokazuje, że no, najlepszym przykładem jest Mofarach, który w finale biegu na 10 tysięcy metrów w Londynie. To, co Galen Rapp miał, srebro też. To jest istotne, że akurat ser Mofarach biegł w Londynie w finale i on tam w pewnym momencie styka się bodajże stopą o nogę zawodnika z Kenii Tanuiego, no i wypada, czyli przekracza całą stopą, wpada w wewnętrzną krawędź bieżni.
It's Tanui, the man who got the silver behind him in Rio last year. And Farah trips again. He steps on the infield. That could prove crucial at the end if there's a protest. No i czy był dyskwalifikowany? Nie był. Przybiega jako pierwszy, zostaje mistrzem świata na 10 tysięcy metrów. Czy słusznie? No słusznie, bo najprawdopodobniej był najlepszy. Olimpijskim? Nie, to były mistrzostwa świata w Londynie. I no słusznie, no bo to wytrącenie wytrąciło go z prędkości, więc raczej nie zyskał, a stracił. Był najlepszy, ale jeśli mamy być równi wobec przepisów, no to każdy... Ale ja ci... A spotkałeś? Nie. Ale... Może nie pamiętasz? Niefortunnie w Polsce. I Brytyjczycy złożyli protest, mimo że wtedy Andrew Osagie awansował z 5 na 4 miejsce. I tak naprawdę to był protest, który nikomu nie pomógł z brytyjskiej federacji, a zrobili to mimo wszystko, a widać, że są równi i równiejsi właśnie z całą sympatią do Mo Faraha. No. To jest prawda. Nawet też daleko nie szukając, ja tu dzisiaj przypomniałem sobie historię Francisna Jonsaby, czyli naszej ulubieńcy, która w eliminacjach biegu na 5000 metrów w Tokio przebiega na pozycji z awansem i może śmiało myśleć o awansie, no a po wszystkim dowiaduje się, że jest dyskwalifikowana, no bo robi jeden krok. Na zdrówko Maciek. To nie na wodę, nie na wodę. No, przebiega i zostaje dyskwalifikowana i to jest taki wywiad bardzo, bardzo, no można powiedzieć emocjonujący, w którym ona opowiada, że... Emocjonalny. Jak powiedziałem? Emocjonujący? No dla mnie był emocjonujący. Okay. Dla niej emocjonalny. W którym opowiada, że ona jako reprezentantka no nie tak znaczącego kraju jak Stany czy Wielka Brytania. Ona opowiada historię, w którym w innej konkurencji był protest i to wydaje mi się Amerykanie wnieśli protest, który został uznany, a ona niestety, jej historia została no, zbagatelizowana. Być może dla niej byłaby to pewnie walka, może nie o medal, ale kto wie, ale o czołową pozycję, ale niestety trochę się okazuje zbyt często, że te siły polityczne, czyli wpływowe, mają dużo do powiedzenia tak naprawdę. Nie tylko sami sędziowie, ale potem te wszystkie protesty, działacze. Ciekawe, czy to jest wpływ Sebastiana Coe. Bo teraz mi się tak skojarzyło, że przecież jakby nie patrzeć, szefem World Athletics jest nie kto inny jak Brytyjczyk Sebastian Coe. No zawsze, to można zawsze domniemywać, można powiedzieć, że coś w tym może być, ja nie rozmawiałem z nim jeszcze. Nie pozdrawiamy go w każdym razie. Pozdrawiamy wiadomo kogo. Jake'a Smitha. Zdecydowanie. W każdym odcinku zasługuje. To jest nasz najwierniejszy zagraniczny fan, który zawsze odpowiada na nasze relacje i zawsze nas udostępnia. I nie bójmy się powiedzieć tego słowa, jest jedynym zagranicznym obserwatorem naszych działań. Ale takie jest życie... Zawodniczego topu. Tak. Bo Kenenisa Bekele nic nie odpisał, kurczę, powiem ci. Nie, on chyba teraz ma ciche dni z Instagramem. No niech trenuje, bo on za chwilę w Nowym Jorku. W zasadzie teraz w weekend, w niedzielę. No to widzisz, to... To niech się skupi na trenowaniu. Ja jeszcze tylko, jako że pozwoliłem sobie wypisać kilka statystyk, to powiem taką historię. No bo te przepisy były dziwne. Są dziwne. No i była taka historia w którymś momencie w biegu na 400 metrów i to też było w Birmingham, gdzie zostali zdyskwalifikowani wszyscy zawodnicy serii. Wszyscy. A to pamiętam. 5 deku jak tak, dek. Ale tam w Birmingham były bardzo długie, proste i bardzo ostre łuki. Tak, to jest prawda. Więc dochodziło do sytuacji, gdzie no, nikt nie otrzymywał dużego ku, no bo wszyscy dostawali deku. Tak. Tyle było w temacie. Dużo tam było dyskwalifikacji. Dostali duże ku, ale razem z D. Z D razem, no i byli w D. Łącznie ponad 20 dyskwalifikacji z powodu przekroczenia linii na samych jednych mistrzostwach halowych w Birmingham. No, zrobili tam czystkę chłopaki. Tam się działo, niewątpliwie. Tam sędziowie nie oszczędzali nikogo. Mieli roboty tak naprawdę i tutaj
zarobili, bo często sędziowie, jak wiem, bo trochę pracowałem jako sędzia, no to nie jest częstokroć trudna praca, a tutaj chłopaki musieli te kartki i tak dalej. Poczuli tak dalej. Się. Podpowiem tylko, że jak tutaj ładnie widać, był to artykuł 163.3.b.a, bo jest tutaj dużo adnotacji w tym temacie. Bardzo polecam. Tyle o lekkoatletyce. Tak, tyle o lekkoatletyce, ale był wspomniany Kenenisa Bekele, więc zaraz przenosimy się do biegów ulicznych, na biegi uliczne, ale to dopiero jutro. Nie, bo to właśnie wczoraj. Tak. Bo lekkoatletyka jak idzie? W soboty jest lekka. A ulica jest w niedzielę, była teraz ten maraton. Aha, to przepraszam. Widzicie, to on prowadzi program, a nie wie, kiedy emitujemy. Ja się skupiam na odcinki, więc ja muszę ciągnąć ultra. Ultra to ciągniesz. O Jezu. Także sobotniego dobrego więc... wieczoru, tak jak życzyliśmy w piątek, życzymy również dzisiaj. Uważajcie na siebie na mieście. Jak to było? Noście czapki. Zakładajcie czapki, szaliki, no i maseczki. Chyba, że będzie bardzo zimno, to kalesony też. A kalesony, to już jest sezon kaleson. To tu nie ma momentu na... Ciepło jest. Ja mam krótkie spodenki teraz. Ja pamiętam czasy, jak na cmentarzu jechało się jeszcze, wiecie, w kalesonach i tak dalej, a teraz co? A teraz na robocie, Chill out. Dobrze. No bo Maciek był na Majorce. Jak uważacie? Jeżeli wam zimno, to noście kalesony, jeżeli nie, to ich po prostu i długie skarpety na Achillesy. Nie, no długie to, skarpety. To nawet latem. Tak. I tu się zgadzamy. Tak. No dziękuję. Ej, w końcu nam piątka wyszła po 25 odcinkach. Okej. Okay. No dobra. No to do zobaczenia jutro. Mrówkożerów, to w workowaty. Jo.